jesteście Państwo jedynymi pasażerami płonącego samolotu, który za chwilę się rozbije. Macie tylko jeden spadochron. Gdyby udało Ci się wcisnąć tamte historyjki, byłabyś najlepszą sprzedawczynią na świecie. Mówię prawdę! Merced, ta gra jest niewarta świeczki, chodź. Jeżeli o mnie chodzi, to możesz się przefasonować nawet na gąskę balwinkę. Ale nie możesz ubiegać się o pracę na tak wysokim stanowisku. Powiem Ci krótko. Jeszcze raz okażesz mi brak szacunku, a dostaniesz taki wpierdol, że Ci jutro w pracy nie poznają. Ile czasu można się poddawać tym zasranym testom? Ale czy to poważne, czy nie, Lauro, do cholery? Jestem zachwycony metodą selekcji, której tu jesteśmy poddawani. No chłopaki, co z wami? W co się teraz mamy bawić? Skąd miałam wiedzieć, że mi to wyciągną? Co robisz? Zbliż się tylko do mnie, będziesz miała kurwa nową buźkę! Uspokój się. Masz poważny problem, Syn. Zaraz będziesz miała większy problem! Przestańcie! No. Ci ludzie podadzą nas dziwnym testom, ale nie są chyba potworami.